Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym openingu widzów. Wiem, że w ostatnim odcinku się pomyliłem. Dobra, ale to szczegół. Lecimy z kolejnymi openingami widzów, które zostały w końcu odblokowane i udostępnione na Facebooku. I to jest ostatni film z filmami openingów z Facebooka. Więcej, jak mi wyślecie na Facebooka, nie pokażę ich. Po prostu naprawdę nie pokażę. Mówię o tym, więc uszanujcie to. Jeżeli chcecie mieć 100% pewność, że wasz opening trafi na film, wysyłacie mi na e-maila. Wszystko jest w opisie poniżej, więc nie ma, że nie mówiłem. Jesteście poinformowani i po prostu od tej pory to jest ostatni film z openingów na Facebooku. Dobra, lecimy z openingiem. Kapitan Cox, Polska, ma magiczną krona, free chest. Zobaczymy. Postaram się w tym odcinku troszeczkę nie mówić tak jak zawsze i lecimy do kolejnego. Dobra. Zobaczymy jak to będzie. Czasami wiecie, że ciężko się powstrzymać. No, tu mam Walkirię, Gobliny. Gobliny, dobra karta, naprawdę dobra karta. W każdym deku się sprawdza. Bardzo fajnie odwracają uwagę, rozbijają, pomagają, wspomagają. Piecyk. I mój ulubiony Royal Giant. No, mój deck się opiera właśnie na Royal Giantie. Kolejna darmówka. Gemy. Wizard. I Archerki. Trzymam kciuki, żeby z której skrzyni wpadła legenda. Goldówka teraz będzie. Golda 190. Minionki. Kanon 11, nie jest tak źle. Szkieletonki 16. No i muszkieterki 3. Muszkieterka, ale 3 karty w tym sensie. Dobra, gold. No, golda zawsze mogłoby być więcej. Ja po prostu mówię mało, a wpada dużo, ale zawsze się chciałoby więcej po prostu. Hog Rider. Bomber. I jest Epic Poison, czyli nie tak źle, chociaż Ra Poison mało użyteczna już karta dla ludzi, jak nie ma tego spowalniania. Dobra, i mamy magiczną Tesla Mortar. Trzymam kciuki, naprawdę zaciśnięte. Barbarzyńcy, żeby wpadła legenda. Giant, żeby ten odcinek się ładnie otworzył. I jest tornado odblokowane, gratulacje. O, piecyk 14 i będzie teraz Pekka, no naprawdę żałuję, że nie udało się legendy trafić. Mam nadzieję, że w coś tam celowałeś, któreś ci brakowało, albo którąś chcesz. Dobra, następnym razem będzie lepiej. Tu mamy kolejny opening, freely.pl, warriors.pl. Też ma magiczną, ma dwa free chesty, raczej za golda, goldówek nie otworzy. Za gemy goldówek, więc dobra, lecimy z jego tymi dwoma free chestami i magiczną. Pamiętajcie, nagrywajcie takie dłuższe openingi, wszystkie skrzynie otwarte, żeby nie pojedyncze. Postaram się od następnych odcinków filmy, gdzie były wysyłane pojedyncze, nie pokazywać. Będę tylko pokazywał Epic Chesty i Legendar Chesty, jeżeli będą tylko pojedyncze. Tu jeszcze sobie Archerki zrobił. No i lecimy z magiczną, mam nadzieję, w końcu. Gold 612, Ice Sprit, Fire Sprit, Tesla, Ice Golem, jest pierwszy epic, Giant i Lightning. Mam nadzieję, że nie liczyłeś aż tak mocno na legendę, ale trzymam kciuki, żeby w następnych skrzyniach ci się coś trafiło. No i mamy kolejny opening gracza z mojego klanu, Olaf. Pozdrawiam wszystkich z Brave Poland. Dobra, w końcu to jest zielony, pozdrawiam Okido, bo oni się chyba najbardziej zawsze upominali, że ich pomijam w odcinkach, żeby nie było na święta, zbliżają się święta, niech mają. Lecimy z openingiem Olafa. No i mamy troszeczkę szybko, to przelatuje wszystko tutaj. Pamiętajcie, nie tak szybko, żebyśmy nadążyli. Tu jeszcze skrzynia challenge'owa, nic ciekawego. I mamy super magiczną. Golda. O, troszeczkę mało, zawsze chyba więcej bywało. Giant. Jest tornado odblokowane, pierwszy epic, brawo. Valkyrie 41, ładnie przyda się. Jest już kolejny epic.
524 Spergobliny, naprawdę ładnie, piecyk i... O, 17 wiedźmy. Jeżeli używasz, to naprawdę wspaniale. Ja mało na niższych arenach jest przydatna. Na 9 jej nie używam. Pozdrawiam. Mamy kolejny opening. Paweł, Akademia OMG. Tutaj widzę, że jest super magiczna. Jest Crown Chest. Więc zobaczmy, co nam pokaże. Crown Chesta. Gemy. Tutaj troszeczkę tych gemów, szczerze, mogliby dać więcej. Goblin Hunt i Spergoblin. No nawet sporawo. Dobra, no i teraz otworzymy magiczną. Trzymamy kciuki za legendę Golda i poniżej 3000. I odblokowane tornado, ładnie. Valkyrie też ładnie. Jest wiedźma. Jest Dzion Szkielet i będzie chyba legenda. Oj, będzie chyba legenda. Nie policzyłem, no szkoda. A już myślałem, już trzymałem naprawdę bardzo mocno kciuki. Dobra, zobaczymy, co na kolejnym openingu. Mamy kolejny opening, Filip 69, polskie koksy, pozdrawiam. Są Free Chest 2, 1 Crown, Giant Chest i Silver. Zobaczymy, czy zagemy resztę Silverów otworzy. Lecimy z jego openingiem. Trzymamy kciuki jak zwykle. Rakieta Knight. No, teraz darmówki. Inferno, Ice Key. Na razie nic ciekawego, tu nie wlatuje. Gemsy. Piecyk i znowu Knight. Jakaś promocja chyba w Biedronce na wyprzedaży. Gold, o, już troszeczkę lepsze. Gemsy 3. Fire Key, Arrowsy. Knighty i Wizard. No, nic ciekawego. Ale tam czeka na nas ładna skrzynia. Właśnie ją teraz otwieramy. Gold. Jest pierwszy pik. Ale tu raczej nie będzie więcej pików. I czego ci dużo rzuci? 273 miniony. Mam nadzieję, że ci się przydadzą, że ich używasz. Więc serdecznie pozdrawiam. A my patrzymy kolejny opening. No i mamy tu znowu Lipton, chyba Liptona już pokazywaliśmy raz. Bulls IPL. Dobra, zobaczymy. Nie wiem, czy to jest ten sam Lipton. Ale lecimy z jego openingiem. Może wysłał Nie mógł to być jego ten sam, ponieważ tutaj miałem flagi na Facebooku pododawane, więc tamta osoba była inna. Dobra, zobaczymy później sobie po nagraniu, zobaczę, ale mam nagranie z Facebooka, więc je pokazuję po prostu. Teraz mamy Crown Chesta, Gemsy, Spergobliny, Kanon, Tombstone i... Oj, Minion Horde. No dobra, zobaczmy, Silverek, Spergobliny i Tombstone. No tutaj masz za to promocję na Tombstona. Gold, Spergobliny i Hog Rider. No i w której trzeba będzie Thompson gdzieś ci tu padnie znowu? Nie, gobliny, ładnie. No i jest goldówka. Strzałki, Tesla, Barbarian Hunt i Mirror. Widzę, że masz na pierwszym lewerze, więc myślę, że ci się przyda. Mirror dobry do challenge'ów i turniejów, ponieważ tam pozwala o jeden level wyżej zrobić niż ograniczenia. A my lecimy dalej. Mamy teraz Tagola, Tagol6.pl. Pozdrawiam serdecznie, gracz znany. I zobaczymy, co on tu nam pokaże. Super magiczna. Golda tu już lepiej, tam wcześniej było poniżej 3000, powyżej 3000. Tutaj to spokojnie powinno być w tych super magicznych. Mortar, miniony, prawie 400, kuli też ładnie, Tombstone 71, 23 balony i zatrzymajmy się na chwilę, obstawmy teraz. Ja obstawiam w tej chwili, że wypadnie Lava Hunt, chyba, nie wiem, nie widziałem tego filmiku, obstawcie sobie w myśli, ja obstawiam Lava Hunt. Ice Wizard. Mam nadzieję, że używasz go, że ci się przyda. A my zobaczymy, co mamy dalej. Mamy kolejny opening, ale niki, jakie wy czasem wymyślacie, albo nazwy klanów, to no bo naprawdę Alfons to ja. Dobra, elitarni.pl, pozdrawiam, pozdrawiam Ciebie.
I zobaczmy, co nam tu pokażesz, magiczną skrzynię. Miejmy nadzieję, że coś fajnego. Gold, minionki, 8. Zaczyna się powolutku, napięcie rośnie, 32 gianty. Z grubej rury było 33 zapy. Jest jeden balon. Jest 19 Hog Riderów. I są dwa gwarcy, więc tam był chyba jeden balon, 3. Oj, będzie czegoś 19 chyba epików. No i... Jednak jak widzicie... A, bo tam to super magicznej, przepraszam, to jest magiczna. Sparki! Chociaż mało ostatnio osób gra Sparkiem. Trzeba będzie się przyjrzeć tej karcie dlaczego. Ale Sparki odblokowane. Pozdrawiam, twoja nowa legenda. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ przewinąłem wyżej. Alfons to ja, ma jeszcze drugi opening, który mi wysłał. Przysłał mi dwa openingi. Tamten chyba ze względu, że padła legenda, a ten, bo jest Legendary Chest, czyli patrzymy, co tym razem Alfons nam tutaj pokaże. Dobrze, że przewinąłem i zauważyłem ten drugi opening. Mam nadzieję, że Free Chest i też nam wszystko pootwierasz, więc legenda na pewno będzie. Miejmy nadzieję, że trafi ci się druga. Trzymamy kciuki. Bomber. No i zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Ciekawego golda nie jest dużo w tych darmówkach, no ale to jest po prostu darmowe. 8 szkieletonków. Teraz będzie silver. Jest silver, gold. Mortar 1. 8 knightów. Mogłoby być troszeczkę więcej golda w tych silverkach, no ale miejmy nadzieję, że kiedyś troszeczkę Supercell to zmieni i da nam większe zarobki z tych skrzyń tego golda, bo ciężko czasem zbierać piecyk. No i mamy Legendary Chest. Co z niej będzie? Ja zatrzymam na chwilę, no na pewno będzie legenda. Jak widzicie, legenda leci. I ostatnio ustawiałem u Tagola lawę. Ty już trafiłeś, Sparkiego odblokowałeś. Miejmy nadzieję, że tam to było po nagraniu. Tym, więc tutaj princeska. Obstawiam princeskę. I pierwszy raz zgadłem, co wypadnie. Brawo. Princeska odblokowana. Dwie legendy masz odblokowane. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za nagrania. I tutaj kolejny taki opening, właśnie tak, tyle skrzyń mi wysyłacie, nawet mogą być same silvery, po prostu, jeżeli coś wam fajnego wypadło, wysyłajcie, naprawdę, free chesty mamy, crown chesta i same goldówki. Wiecie, że z goldówek mogą legendy jak najbardziej padać, więc, oj, przepraszam, bo jeszcze nie przedstawiłem sponsora, Hopix Czempioni, pozdrawiam, przepraszam, zapomniałem. Dobra, darmówki. Darmówki szybko przeskakują. Nic ciekawego. No, goldówka pierwsza poleciała. 20 szklanek. I mamy kolejną goldówkę. Taki szybki opening to będzie. Taki raz, dwa, trzy. I nic. Nawet nie ma epika. No a szkoda. Szkoda naprawdę. Royal Gianty, piecyk i jest odblokowany Freeze. Tu kolega ma jeszcze Legendary Chest, czyli będzie legenda i... Zatrzymamy się na chwilkę. Jeszcze tutaj i tak zablokuje. Jest. W tym momencie legenda leci. Będę sobie tak wróżył, naprawdę. Będę sobie wróżył, zobaczymy co wypadnie. Tym razem tobie wróżę, że wpadnie Miner. Odblokowane Inferno Dragon. Brawo, brawo, brawo. Serdecznie pozdrawiam. No i taki opening mi się podoba. Friko 106 Federacja. Ten klan chyba bardzo lubi, bo mam dużo od nich nagrań. Friko, dziękuję ci za taki opening. Dwa Giant Chesty. Magiczna i Epic Chest. I takie openingi chciałbym pokazywać na kanale. Takie openingi. Język chyba niemiecki, tak? Nie znam się, dobra. No lecimy. Za taki opening należy ci się legenda, a nawet dwie. Zobaczymy, co z tego ci tutaj wszystko powypada. I właśnie w takim tempie mniej więcej otwieracie Prince. To jest chyba niemiecki? Nie wiem, nie znam się, dobra. Ale wiem, że parę osób mówi, że grało, mieszka po prostu za granicą i też języka używają, bo im łatwiej, a niektórzy po prostu
tam było chyba u Wkurwionego film, że zmiana języka daje łatwych przeciwników, ale próbowałem testować, mi jakoś chyba nie wyszło. Może innym się udaje. Ale mamy Crowchesta. I tam stonki i coś tu jeszcze nic, mortary. Minwerfer, ojejku. Dobra, i przechodzimy teraz do super openingu. Dwa Giant Chesty. Golda. Tutaj jedno Giant Chest, powinno być bardzo dużo golda. 209 Tesli i Valkyrie 30. No niestety, szkoda, szkoda, ale jeszcze szansa na legendę jest. Jest balon. Epicka Valkyrie 31 i dużo czegoś. 272 strzałki. Mamy jeszcze teraz Epic Chesta, Dark Prince. Prince 4 i balon. No nic takiego za bardzo ciekawego tu nie wpadło. No i teraz ostatnia jego skrzynia będzie magiczna. Miejmy nadzieję, że tutaj mu legenda wypadnie golda. Dobra, no liczymy. Ace Geist, Barbaren. Ale ten mini PK. Tutaj chyba normalnie. O, tutaj to nawet się nie podejmuje przeczytania. Tu tym bardziej. I co teraz? No, co teraz? Oczekiwanie, budujemy napięcie. No i. Giant Skelet, no szkoda. Liczyłem, że jednak będzie legenda. Ale serdecznie pozdrawiam, dziękuję za taki naprawdę piękny opening. Takie skrzynie chciałbym otwierać na... oglądać na tym odcinku. No i mamy kolejnego naszego sponsora openingu, Kuba Buba 001 Poland Elite. Pozdrawiam. Też ładny epic chest i magiczna. I zobaczymy, jak to tutaj mu wypadnie. Gold gemów. Tu mało gemów. Zawsze było 3. U innych. Dobra, ale jest kolejna darmówka. A, bo to z darmówki wpadło. W Crowncheście są 3 gemy. No dobra. Miejmy nadzieję, że tutaj też ci gemy wpadną. Są je właśnie 3, tak jak mówiłem. No i Fire Spryty, Gobliny i Mega Minion. No Mega Minion się przyda. No i to teraz będzie Epic Chest. Oby coś fajnego. Bowler. Bardzo dobrze. Tornado odblokowane. Już super jest na pewno. I beczka. Mam nadzieję, że będziesz jej używał. No i teraz mamy magiczną Gold Bomber. Trzymam kciuki. Czy będzie tutaj legenda? Obstawiamy kula, mirror i jest miner. Odblokowany, więc gratulacje, Kuba Buba odblokował sobie minera. A ja mu dziękuję za ten opening, tak jak wszystkim, i lecimy do kolejnego. Oj, mamy kolejny opening z mojego klanu Fortis Brave Poland. Pozdrawiam serdecznie. Zobaczymy, co on nam tu pokaże. Jest magiczna, jest Crown Chest, więc liczymy też na legendę, jak zwykle. W Crown Chestie, czy będzie w Crown Chestie? 4 gemy, o, tu mu rzuciło 4 gemy, aż Supercell chyba... Szkieleton armii. Dobra, i mamy magiczną. Czy tu będzie legenda? Barbarzyńcy, Royal Giant, Bomber, Tesla, Gobliny, Hog Rider i... No, już widać, że Poison. Myślałem, że coś ci się uda z legendą. A no, ale niestety. Serdecznie pozdrawiam. No i mamy kolejny opening, Bartek, Brave Poland, znowu Brave Poland. Dziękuję koledzy, że wspieracie ten odcinek i inne. Dobra, lecimy, Bartek. Tak jak mówiłem, na tym odcinku właśnie ostatnim z facebookowych openingów jest tam challenge'ówka. Więc liczymy na bardzo ładny, udany opening. Inferno Tower, Ice Spryty. No i co tu jeszcze będzie? Co tu jeszcze będzie? Gold, Gemsy oraz Valkyria, Tesla. No niestety, nadal czekamy na tą legendę, upragnioną legendę. Gemy 2, Crowncheście to mało. Bomber, Gobliny, Mortar oraz Ice Golem. No i tu teraz naprawdę trzymamy kciuki. Legenda musi gdzieś być.
Mortar. No dobra, lecimy dalej. Jest goldówka. Zawsze gold się przyda właśnie. Na kupowanie legend na arenie 9. Ale mogłaby wypaść ze skrzynki, miło by było. I teraz mamy kolejną goldówkę. Gobliny. Fire Spreadski, Fire Spread Knight i piecyk. Widzę, że piecyka nie używasz, bo go nawet nie ulepszasz. Jest Classic Challenge. Nic ciekawego, no niestety. Współczuję i mamy Giant Chesta. Ice Golemów, Inferno Tower i 273 Archerki. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. No i mam tu jeszcze taki opening Halugen, Love Good. Zobaczymy, co jemu wypadnie. Widzę, że tutaj masz no jeszcze sporawo kart nieodblokowanych. Na Wiedźmę liczysz, z tego co pokazujesz, na Golema. No więc i Lawę byś chciał. Dobra, to trzymamy kciuki. Wiedźma, Lawa i Golem. Zobaczymy, czy wypadnie. To fajnie, fajnie pokazane właśnie, na co liczysz. Minionki, gobliny. No i zobaczymy Crown Chest. Żeby ci życzę, żeby odblokowało ci jakąś. Nie, to nie Crown Chest, tylko Silver, przepraszam. Się spojrzałem na Crown Chesta, myślałem, że on poleci, podskoczył. Teraz mamy Crown Chesta. Gold. Dwa gemsy. Fire Sprit. Elixir. Kolektor, Bomber i Rage. No niestety nie ten epic, co ty chciałeś. I goldówka została. Gold. Goldówka Silvera za gemy otwiera. Co ja dzisiaj tutaj... Dobra, jeszcze jednego Silvera otworzysz za gemy? Nie, goldówka. A żadna karta, którą chciałeś, pokazałeś, nie trafiła się. No szkoda. Piecyk i... Barbarzyńcy. Niestety nic ciekawego. I ostatni opening. Z tym openingiem troszeczkę tutaj mam problemu, ponieważ przyszedł troszeczkę ucięty, nie tak jak powinien być, obrócony. No ale przyszedł, no więc no nie wiem, czy to jest do końca. Końcówka tu widać w niku Aeson, Warzywa, Klan. No szkoda, szkoda, że się źle to nagrało. Ja nie widzę do końca, ale będziemy widzieć, co tu wypada, więc kolega, jeżeli ogląda albo ktoś z klanu od niego, to niech napisze w komentarzu, czy to po prostu jest opening taki trochę ucięty tutaj, no ale no inaczej się nie da po prostu. A ja dziękuję Wam naprawdę za te wszystkie openingi, które zostały wysłane. Pamiętajcie, że już nie wysyłam na Facebooku, ja nie będę pokazywał już openingów wysyłanych na Facebooka. Wysyłacie na maila, jest w opisie, macie wtedy gwarancję 100%, że pokażę Wam Wasz opening na odcinku na pewno. W tym tygodniu jeszcze będą dwa odcinki z openingami, więc czekajcie. Gwarcy i tutaj koledze wypadł Graveyard, więc naprawdę chciałbym dojść do właściciela tego nagrania. Ja jeszcze do niego napiszę. Szkoda troszeczkę, no właśnie, przecież mogę na Facebooku napisać, napiszę do niego, szkoda, że tak to troszeczkę wyszło, no ale fajnie, że mu Graveyard wypadł. Więc na pewno chłopak jest zadowolony. Ja dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie lajka, skomentujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dwa jeszcze będą w tym tygodniu i openingi z e-maili, które zostały wysłane na mojego e-maila. Pozdrawiam, do zobaczenia.